Cześć, jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate, w którym przejdziemy sobie następne śledztwa w ramach zadań z cyklu Straszliwe Zbrodnie. Tym razem powypełniam je jako Eevee. Ostatnio te ostatnie 6 zadań tego cyklu przechodziłem jako Jacob, ale tak naprawdę Eevee również może je robić, nie ma to żadnego znaczenia. A ponieważ ostatnio grałem Jacobem, no to teraz dla odmiany właśnie chciałem trochę pokierować naszą bohaterką. Najbardziej znienawidzony człowiek w Londynie. Oceń, który ze wszystkich potencjalnych morderców w decydującym stopniu przyczynił się do śmierci Ashtona. Think of that, crushed by a crate, the most hated man in London. Can you imagine achieving such a title? One day my brilliance will bring me similar recognition. Mr. Raymond, what are you talking about? It's of no consequence. What's important is that this man was hated by many, but who delivered the fatal blow? Dobra, sprawdzimy to w takim razie oczywiście. Mamy na razie jedno miejsce. Miejsce, w którym John Ashton najwyraźniej zginął. I spróbujemy to wszystko obadać. Wszelkie poszlaki, a także samo ciało. Proszę bardzo, rzeczywiście zmiażdżony przez skrzynię. Nikt tego jeszcze nie usunął, jak widać. Mamy pierwszy raz okazję zerknąć, tylko coś nie mogę namierzyć. Okej, już jest w porządku. Ciało zostało zmiażdżone przez skrzynię, ale bliższe oględziny ujawniają inne anomalie. Ranę kłutą brzucha, ranę postrzałową pleców oraz dziwne bladozielone zabarwienie skóry ofiary z żółtymi plamami wokół oczu. Z badania rany postrzałowej wynika, że spowodowałaby ona śmierć w 12 minut. O, to ciekawe, co? I tak, mamy jeszcze 4 inne tropy, a także jednego podejrzanego. Plan dnia Ashtona. Apteka, pub, jabłko, wydatki domowe. Lista codziennych czynności i mamy konkretne godziny. Teraz się odblokowały te miejsca. Stoisko z owocami, pub i apteka. Super, to tam później pójdziemy. A na razie uszkodzony zegarek kieszonkowy z wygrawerowanym nazwiskiem John Ashton zatrzymał się dokładnie o 1:17 po południu. Dobra, trzeba będzie zapamiętać te godziny konkretne. Mogą mieć tutaj dość spore znaczenie. Jeszcze skrzynia. Najwyraźniej urwała się z dźwigu i spadła prosto na Ashtona. A rzeczywiście, mamy tutaj ten dźwig. I już mamy wszystkie lokacje odblokowane, co ciekawe. Interesuje jeszcze mnie ślad tego buta. Ostatnia droga Johna Ashtona. Aha, to są jego ślady. No dobra, w takim razie tutaj porozmawiajmy sobie z doktorem Chesterem. I know the man. He's hated by everyone. Surprisingly, it's not clear what killed him. I find multiple wounds. No need to send many people to jail for killing such a terrible man. What say you only arrest the single person who actually caused his death? He appears to have been stabbed with a perforating weapon, perhaps a spike of some kind. There would be bleeding and it would affect motor control right away, but death wouldn't come for another 6 minutes. I suspect that there is at least one deadly toxin in his system. No właśnie, to jest też całkiem prawdopodobne. No i tutaj wypadałoby jeszcze sprawdzić ten teren, gdzie mamy ten dźwig właśnie. Dwa tropy tutaj, plac budowy. I także dwóch podejrzanych. Najpierw zerknijmy na ten dźwig. Duży zasilany węglem dźwig, mechanizm napędowy jest skomplikowany i musi być obsługiwany przez doświadczonego operatora. Well now, I didn't ask about this. Koniecznie trzeba będzie o to zapytać i dowiedzieć się, kto jest tym operatorem, bo to może być nasz jeden podejrzany. Dobra, czekajcie, gdzieś tu jeszcze muszę znaleźć jedną jakąś poszlakę. Po tej stronie. Chyba jakaś kartka. Ulotka. Proszę o przekazywanie datków na rzecz człowieka, który połamał się przy pracy. Każda pomoc zostanie przyjęta... Zostanie przyjęta z wdzięcznością. No dobra. Tutaj mamy
niejakiego Ediego. That man's a right bastard. I hope he's smoldering in hell. Well, I'm not a crane operator. I wouldn't know how to work that. Czyli to nie jest ten operator. My best chum is maimed for life, and Ashton didn't care a fig. He deserved what happened. Beyond that, I'm mum. A tutaj? Frank. He owned this site and paid us. We all hated him because he looked for any excuse to cheat us out of our wages. I didn't hate him any more or less than my mates. It's difficult to work properly. You'd have to know what you're doing to drop it at just the right moment. Eddie? Yeah, I taught him how to work the crane a few days ago. Czyli nas oszukał, że nie umiał obsługiwać dźwigu. Mówię tutaj o Eddie, oczywiście. That's around the time I'm given a few minutes to eat something. About then I would have been buying myself an apple at the stand down the street. Dobra, u niego to chyba będzie wszystko w takim razie. No ale z Eddiem żadne nowe tematy się nie pojawiły niestety. Dobra, to póki co tutaj będzie wszystko, ale oszukał nas, powiedział, że nie umie obsługiwać dźwigu, a okazało się zupełnie inaczej. Teraz idziemy na stoisko z owocami. Jeden trop i dwie postacie, z którymi możemy pogadać. Jabłko. Odkryć tylko kawałek. Miąższe w jabłku ma dziwny różowy kolor. Coś mi się wydaje, że właśnie tym otruto go. I teraz pytanie, kto to zrobił? Kogo my tutaj mamy? Pani Ashton, czyli pewnie jego żona. No, ten widok nie jest zbyt ciekawy, kurczę. Mógłby przejechać ten... Nie no, oni teraz nie przejadą pewnie. No cóż, niestety... Musimy się skazać na taki widok. He's my husband. Each day I bring him the household expenses just after he eats his apple. I also brought him his invitation to the knighthood ceremony, the one with the special scepter. Of course, he wasn't going to take me along. I often tie up my hair around a knitting needle. What business is it of yours? Kurczę. Czyżby to żona miała zabić swojego męża? Szpila, do tego jeszcze znała rytuał swojego męża z jabłkiem. Na razie przesłuchajmy kolejną osobę. Sprzedawczyni jabłek. He stopped by here every day at the exact same time. He'd buy an apple and try to cheat me out of tuppence. But then most folks do that. Yeah, that sounds right. Came by for an apple. He was here when we heard the crate hit the ground. Okej. Okay. I co dalej? Tutaj już wszystko, jak rozumiem. No w takim razie idziemy do kolejnej lokacji. Tutaj najbliżej będzie pub. Więc też to sprawdzimy. Powiem wam, że w chwili obecnej najbardziej podejrzana wydaje się pani Ashton, nie sądzicie? No ale to jeszcze za wcześnie, żeby wydawać ostateczne jakieś osądy. W środku jest ciekawy artykuł. Huta Hendrixa wstrzymuje pracę. W wyniku oczywistego sabotażu maszyny w hucie Lorenza Hendrixa uległy zniszczeniu. Plotki głoszą, że za działaniami na szkodę konkurenta może stać przemysłowiec John Ashton. No dobra, to ciekawe. Jeszcze tutaj coś widziałem. Ktoś coś wyrzucił do śmietnika. Rewolwer Webley Boxer. Jednak komora nabojowa jest pusta. Ciekawe. Zapytajmy tego tutaj. To jest właśnie ten pan Hendrix. As a matter of fact, I do carry a revolver at all times. It can be a dangerous neighborhood for a wealthy fella such as myself. This proves nothing. No dobrze, ale czemu schowałeś, czy tam wyrzuciłeś rewolwer do śmietnika? Szkoda, że o to nie mogę zapytać. Ashton stops in front of this pub every afternoon to check on business rumors. Something of a bastard, Ashton. Told me he had a bit of jam on the side, if you know what I mean. Wife didn't know about it. Well, the bit of jam wants out, but he won't let her. That's the sort of fellow we're speaking of. Czyli miał kochankę. To by też tłumaczyło. Ten teoretycznie mówi, że żona o niczym nie wiedziała, ale skąd on to może sam wiedzieć? That was Ashton's doing. The man had it in for me. He paid workers to wreck my machines. Cost me a fortune. As long as he was around, I'd never prosper. No dobra. Czyli tutaj też wszystko zbadane. Pozostaje jeszcze zatem apteka,
która jest po drugiej stronie ulicy. Na szczęście w tym śledztwie poszczególne lokacje są bardzo blisko siebie, więc nie trzeba tutaj biegać niepotrzebnie po całym Londynie. Czekajcie, coś tutaj jeszcze leży. Pudełko z lekarstwem przepisanym dla Ashtona. W środku zostało już tylko kilka niebieskich pigułek. Musiał je zgubić po drodze. Jeszcze dwa tropy. No ale tutaj już w środku widzę. Gabinet farmaceuty. Są tu środki z etykietami. Uwaga tylko do użytku zewnętrznego. Środek numer 1 ma niebieskawą barwę i zgodnie z opisem po 10 minutach od przyjęcia wywołuje zaburzenia równowagi, a po kolejnych 16 minutach śmierć. Przebarwia skórę wokół oczu na żółto i ma silne działanie znieczulające. Środek numer 2 ma różowe zabarwienie i po 2 minutach od przyjęcia wywołuje zaburzenia równowagi, a po kolejnych 9 minutach śmierć. Wskutek jego działania skóra przybiera zielonkawy odcień. Patrzcie, tutaj ten środek numer 1. Skóra wokół oczu na żółto. To może być to. Trzeba się będzie o to zapytać, jeśli tylko będzie okazja. Ale jest jeszcze jeden trop, który tutaj muszę znaleźć. Tutaj widzę. Zaadresowany do Thomasa Reeza, aptekarza. Tom, mój drogi bracie. Dokonałem ostatnio przykrego odkrycia. Człowiekiem, który doprowadził do ruiny nasze rodzinne gospodarstwo, był nie kto inny, tylko John Ashton, twój stały klient. Jego postępowanie w tej sprawie było naprawdę skandaliczne. To przez niego matka i ojciec popadli w nędzę. Obaj musimy ich teraz wspierać, choć mamy własne zobowiązania. Proszę cię, byś przynajmniej przestał leczyć tego odrażającego człowieka. Czyli teoretycznie tutaj ten aptekarz mógłby mieć motyw. Pan Reeves, proszę bardzo. He's been coming to me for years. He arrives precisely at 1 o'clock and leaves 2 minutes later. He takes a bluish medication every day and prefers that I administer it. Mary is a trusted assistant. As far as I know, she's completely above board. Today she swept the shop and prepared some medications. She also fetched herself an apple from the apple stand. O, przyniosła jabłko. This really is none of your business. He came to me for his blue medication. I gave him blue medication. Nie chcę nam za bardzo wyjaśnić kwestii tego listu niestety, no ale tego się można było spodziewać. I see him here every day. He can be unpleasant, but I don't really know him. Nie, no ta Mary to raczej absolutnie poza podejrzeniami. Zbyt mało znacząca postać. No i dobra, coś tu jeszcze muszę zrobić ewidentnie. Pytanie tylko co? Nie widzę nikogo, z kim mógłbym pogadać. Może jeszcze się pojawiły jakieś tematy, no ale to powinno być pokazane na mapie w tym momencie. A jednak coś jest, bo widzę już na radarze. W takim razie idziemy w tamtą stronę. Czyli to będzie znowu stoisko z owocami najwyraźniej. Proszę bardzo. Sprzedawczyni jabłek. Girl who works at the pharmacy? Yeah, she slipped me an extra threepence. She had a special app, just for Mr. Ashton. I gave him that one when he come by. Nie no, to jednak może coś z Mary? Mr. Ashton did look strange like. Eyes all yellowish. And then he turned pale after he bit into the apple. Almost green, really. Kurczę. Co ja teraz mogę jeszcze zrobić? Czy mógłbym pogadać z tą Mary ewentualnie? Tutaj nie ma nic pokazanego, ale to chyba na mapie tego nie zawsze to widać. Więc udajmy się jeszcze do apteki i zobaczymy, czy będzie jeszcze jakiś dodatkowy temat. Naprawdę mówiąc, jakoś mi się nie wydaje, żeby to miała być ona. No ale co? I rzeczywiście, jest nowy temat do rozmowy. Ciekawe, jak się z tego wytłumaczy. Quite right. I asked the apple seller to give him a special apple. Is that a crime? He was a horrid man. That's all I have to say. No ale bez przesady to nie jest powód, żeby ona miała go zaraz zabijać. Nadal dla mnie największy motyw mógłby mieć pan Rhys ewentualnie, ale też wątpię, żeby aż chciał go zabić konkretnie. A jednak ta pani Ashton ciągle wzbudza we mnie największe podejrzenia, no bo jakby nie patrzeć, ona miała motyw, mogła się dowiedzieć też o
zdradzie męża. Poza tym wyraźnie się im nie układało i widzę, że nawet jest jakiś nowy temat do rozmowy tutaj. I to właśnie z nią. Very well. I found out about his dalliance with that girl from the pharmacy. It's not the first. Divorce is all but impossible given his influence with the clergy. No, widzicie, czyli to ta Mary jednak była, miała ten romans. Okej, okay, to wszystko jasne. Kurde, odjedźcie mi tutaj, bo zasłaniacie widok, jak rozmawiam. Spokojnie, siadamy. No to teraz tylko pozostaje oskarżyć, tak? Już nie mamy nic do zrobienia. Nie no, nie mam większej wątpliwości, że to musi być ta żona w takim razie. I'll be the toast of the town. A very unpleasant fellow. But what was that business about a knighthood ceremony? Up to the clink with you. In any case, Mr. Raymond will have a story for Purlock Publishing. No proszę, czyli tak jak myślałem. Co my tu mamy? Bogaty przemysłowiec John Ashton został zamordowany przez jednocześnie 5 sprawców. Był tak znienawidzony przez swojego rywala w interesach, pracownika, własną żonę, kochankę i osobistego aptekarza, że wszystkie te osoby podjęły próbę pozbawienia go życia. Otruty, postrzelony, dźgnięty i zmiażdżony, Ashton oddał ducha w wyjątkowo ponurych okolicznościach. A to ciekawe, czy to oznacza... Jak się nagle jasno zrobiło. Czy to oznacza, że ja mógłbym tutaj właściwie każdą z tych postaci oskarżyć i to by było wszystko ok? Być może. Trochę dziwne. Pierwszy raz coś takiego tutaj zobaczyliśmy, ale jest to nawet w sumie całkiem możliwe. Kto wie. W każdym razie, ja teraz przejdę się w takim razie do kolejnego zadania z cyklu Straszliwe Zbrodnie. Będę musiał gdzieś to tutaj zlokalizować. Zapewne znowu jest kilka różnych śledztw tego typu dostępnych. Proszę bardzo, 2. I jeszcze gdzieś trzecie powinno być. Albo i nie. No dobra, to w takim razie ja udam się teraz do Westminster. Tutaj mamy punkt widokowy, więc będzie najbliżej. Zrobiło się trochę ciemno, no ale to nieważne, bo i tak pora się zmienia na taką zawsze, kiedy rozpoczynamy dane śledztwo. Jak twórcy sobie zaplanują? Wywołane zabójstwo. Wyjaśnij zagadkę morderstwa spirytysty Tadeusa Niesamowitego. My dear friend, the Ghost Club has an extraordinary case for you. Spiritualist Thaddeus the Amazing has predicted his own death at his next seance. Could you have a look? No proszę, tym razem nie dostaliśmy tej sprawy od tamtej dwójki, tylko od... To był Darwin bodajże? Już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie od jednego z tych historycznych bohaterów, z historycznych postaci. Dom Medium. No to jest zresztą związane z tematyką tych zadań, które przechodziliśmy dla tamtego właśnie pana. Prawdopodobnie Darwina, może Dickensa, już nie pamiętam, prawdę powiedziawszy, jaki oni mieli wygląd konkretnie. Mniejsza z tym. Udaj się na seans, czyli tutaj, tak? What is happening here? Help! Not yet. Oh! Someone, light the lamps. Żeż kurde. Oh. He's actually dead. No tego się nie spodziewałem. Wow. Sami byliśmy świadkami morderstwa częściowo, chociaż niczego nie widzieliśmy. Zwłoki Tadeusa. Jego włosy oraz ubranie zostały lekko osmalone w wyniku wybuchu. W tułowiu tkwi zakrwawiony nóż. Ale ciekawe, kurde. No to mamy 5 podejrzanych. Patrzcie, tutaj. Zegar i bomba. Resztki zegara ze zwęgloną pozostałością lądu. Ląd prowadzi do pustego gipsowego cylindra, w którym zapewne znajdował się proch w ilości niestanowiącej zagrożenia dla życia, za to pozwalającej wywołać oślepiającą eksplozję. Kto to mógł zrobić? Zanim wypytamy wszystkich podejrzanych, to obadajmy tutaj wszystko. Cały dom wypadałoby sprawdzić. Proszę bardzo, tutaj.
Lista klientów. Lista z adresami klientów Tadeusa. Do każdego z klientów przypisane są dwie kolumny. W obu wyszczególnione są znaczne opłaty za każdy seans. Pierwsza z kolumn odnosi się bezpośrednio do klienta. Nie wiadomo, dla kogo przeznaczona jest druga. Na liście brakuje też doktora Wilberna. Dobra, zapamiętajmy to. Tu jeszcze coś jest schowane. A może nie schowane, ale leży obok miotły. List z pogróżkami. Na litość boską, proszę zmusić mnie do podpisania dokumentów. Proszę zmusić go do podpisania dokumentów na następnym spotkaniu, albo przysięgam, że pana wydam. AR, inicjały. Dobra, co dalej? Tutaj na przykład też coś leży. Dokumenty prawne, niepodpisane pełnomocnictwo ustanawiające Tadeusa Smitha prawnym reprezentantem Howarda Robertsa. I believe I should reinterrogate a suspect. Dobra, jeszcze tutaj coś leżało. Stara notatka wymięta, zapewne napisana kilka tygodni temu. Znalazłem bezdomnego, który żyje na ulicy, niedaleko domu jednego z gołąbków. Facet kopci jak komin i za kilka papierosów dostarcza mi wszelkich potrzebnych informacji. Dobra. Jeszcze tam coś leży. Na co trzeba by zwrócić uwagę. Rachunek, rekwizyty teatralne, bomba błyskowa, 8 szylingów. No dobra. To się też zgadza. Zerknijmy w takim razie na dół i pogadajmy po kolei ze wszystkimi na każdy dostępny temat. Douglas. Nothing but a showman, really. Each week he gave a seance with all his clients present together. So many people makes everything much more dramatic. I attend Lady Ursula at these sessions. She's ailing and needs someone to help her along. I have no particular belief in an afterworld, but if it comforts my lady, I see no harm. Okej, okay. Czyli koleś nie za bardzo wierzy w to wszystko. Tu jest Lady Ursula. I sought him out after the death of Mittens. I was so hoping to hear from my loved one. I'm convinced Thaddeus could have communicated Mittens' wishes to me. I must know to whom Mittens wishes that I should leave my fortune. And now Thaddeus is lost to us. I shall never know. Mittens is my beloved kitty cat. She was run over by a milk wagon several weeks ago. I've been trying desperately to contact my sweet thing ever since. I'm not well though, and likely haven't long to live myself. Ciekawe, chciała się poradzić w ważnej sprawie ducha własnego zmarłego kota. This is so frustrating. I had a simple question, but have had to come back for seance after seance, week after week. Each time Thaddeus divined a partial number from the other side, but never the entire correct number. Today he promised that I would get everything. To on chyba raczej nie miał powodu zabijać. Thaddeus felt that if I signed some papers, it would demonstrate to my dead father that I had absolute trust in Thaddeus. Dobra, ta dwójka wyraźnie wierzyła w to, co tutaj się dzieje. He was an incredible psychic. I came to clarify some personal financial matters. I don't understand what happened. He foretold his own death, but I didn't expect it to happen like this. Przepowiedział śmierć, mówisz? To ciekawe. No i mamy jeszcze Janice. I have no doubt that his powers were genuine. He was able to tell me of my daily comings and goings and all manner of details that he couldn't possibly have known. He certainly was going to be able to put me in contact with my sister. I'm so sorry to lose Thaddeus. The oddest part is that he claimed all would be revealed to each of us before his death. I've been coming here to decide whether I should accept a marriage proposal. Thaddeus had been attempting to contact my departed sister so that she could give me advice. Thaddeus was a kind man who sincerely wanted me to make the best choice. Now what am I to do? No dobra, czyli z całego tego grona jedynie ten Douglas nie wierzył tak naprawdę w to, co tutaj się dzieje, można powiedzieć. No ale oczywiście to nie wszystkie poszlaki, jakie muszę zbadać. Mamy jeszcze m.in. dom Robertsa.
Ale nie tylko, bo jest jeszcze dom Asquithsów i dom Lady Ursuli. Dobra, czyli tutaj najpierw, a później po kolei obadamy sobie kolejne domy. I zobaczymy, czego my tu się jeszcze dowiemy, no bo na razie nikt tak naprawdę nie wydaje się mieć jakiegoś konkretnego motywu, przynajmniej na podstawie tego, czego się do tej pory dowiedzieliśmy. Trzeba po prostu odnaleźć więcej poszlak i tyle. Tutaj mamy już coś. Wycinek z Sydney Newspaper, datowany na ubiegły rok. Tajemnicza śmierć przy King Street. Spirytysta znany jako Felix Magnus twierdził, że umrze w trakcie swego kolejnego seansu, ale wydarzenie to przybrało jeszcze bardziej dramatyczny obrót. Nim bowiem seans przerwała eksplozja dymu i ognia, pan Magnus wyjawił kilku swoim klientom, że ich najbliżsi przyjaciele i krewni próbowali ich oszukiwać za jego pośrednictwem. Śmierć Magnusa stwierdził niejaki doktor Fulsom, który też brał udział w owym seansie. Okej, mam déjà vu. Wygląda na to, że mieliśmy tutaj małą powtórkę z rozrywki, co? Przynajmniej do pewnego stopnia. Co jeszcze ciekawego tutaj znajdziemy? Kartka. Kilka nagryzmolonych zdań. Bank Bedland, Bank Kentu, Bank Yorku. A, to są te liczby chyba, o których ten Roberts mówił. Więc to by się też zgadzało, po co on chodził do tego spirytysty. Dopisek do testamentu ojca. Do ojcowskiego testamentu dodany został dopisek następującej treści. Większość mojej fortuny została bezpiecznie zdeponowana na koncie bankowym, a wszelkie szczegóły przekażę ustnie mojemu synowi. Dobra, to będzie wszystko tutaj, ale mamy jeszcze jakąś kobietę na dole. To będzie żona tego Robertsa? Chyba tak. My brother has become obsessed with some secret bank account. He inherited almost all of my father's fortune, as well he should as the male heir, but some was locked in a secret account. I think it unlikely that it should be a significant amount. Nie, to jednak jego siostra. I went along to the seances a couple of times. I thought it was a waste of my brother's time. Power of attorney to a psychic. That sounds very unusual indeed. Nie, no jakoś nie wydaje mi się, żeby to był Roberts, czy tym bardziej ta jego siostra, no bo bez przesady, to nie są przecież motywy do morderstwa. Tutaj musi sprawa tkwić w czymś innym. Po kolei zatem mamy teraz ten dom tutaj przed sobą. Do niego sobie zajrzymy, a na koniec pójdziemy jeszcze do domu Lady Ursuli. Poczekajcie, przejście jest, zdaje się, tędy na przykład. No i teraz gdzie znajdziemy wejście? Od której strony? Może być tutaj. O, właśnie. Wejdziemy sobie przez okno, czemu by nie? Aż się panowie zdziwili i przestraszyli. Wybaczcie, wybaczcie. Ja tu tylko przyszedłem sprawdzić trochę rzeczy. Płaszcz. W jednej z kieszeni znajduje się list. Boyd, drogi chłopcze, jeśli nie zwrócisz mi pieniędzy do końca miesiąca, wpadniesz w nielada tarapaty. Takie, które mogą skończyć się w szpitalnym łóżku. Mam ci to bardziej szczegółowo objaśnić? A ten się nadal rzuca, kurde. Czekajcie, ja może wyjdę na chwilę i wejdę jeszcze, może wtedy już przestanie. Tak, chyba tak. Wyraźnie się oburzył, że weszliśmy tutaj przez okno. Nie, żebym mu się jakoś dziwił. Dobra, kolejna rzecz. List dotyczący interesów. Plany biznesowe pana Everetta Boyda brzmią sensownie. Jeżeli tylko nie ma on żadnych naglących zobowiązań, to uważam, że jeśli twoja córka przyjmie jego świadczyny, rzecz jasna, środki, jakie zamierzasz przeznaczyć dla młodej pary, pomogłyby panu Boydowi w jego przedsięwzięciu i zapewniłyby twojej córce Janice dostatnie i wygodne życie. I believe I should reinterrogate a suspect. No dobra. Tutaj pułkownik Asquith. Czekajcie, wejdźmy jeszcze wyżej. Powinniśmy tutaj też coś znaleźć. Dokładnie tak. Mamy jakąś książkę. Pamiętnik. Żywię pewne uczucia względem Everetta, ale nie wiem, czy moja siostra pochwaliłaby taki wybór. Zawsze zachęcała mnie, bym dążyła do czegoś więcej niż to, co jest mi podsuwane pod nos. Gdyby tylko ojciec mnie tak nie ponaglał.
Jeszcze jest tu jedna rzecz, ale to chyba na niższym piętrze musiało jednak być, bo tutaj nie widzę. Musiałem tam coś niżej przeoczyć. Sprawdźmy. Tutaj teoretycznie niczego nie ma. Może coś obok niego? Nie, też nie. Albo w ogóle nie w środku domu. Kurczę, teoretycznie to tutaj nie widzę. Wydaje mi się, że musi coś być w takim razie gdzieś tutaj w okolicy. No tutaj nie. Ale jeszcze może jakoś po tej stronie. A właśnie, tak myślałem. Coś tutaj leży. Niedopałki papierosów. Prawdopodobnie zostawił je bezdomny. Jeden z niedopałków czuć jeszcze dymem. Okej, i możemy pójść po tropach do nowego miejsca. Ale to zaraz, bo jeszcze najpierw chciałem przepytać tych ludzi tutaj. Na początek mamy Everetta Boyda. Her father mentioned this swindler to me. I understand it's because of him that my engagement has been delayed. I know the owner of a local brewery, and I'm convinced his business will flourish. He just needs some financial backing. Now Janice is free to be married at last. I'll invest my dowry in the brewery and make a fortune. Widzę, że miał niezłe plany, co? No i na górze jeszcze mieliśmy tego pułkownika. Never trust a man who tells you what you want to hear. He's after something. Taking advantage of my daughter's love for her departed sister. With that charlatan gone, things can get back to normal. My daughter's engagement to Everett Boyd can be announced at last. Janice's eldest sister was strong-willed. Janice always followed her lead. That's why it's so sad that she asks her advice, even in death. Time for Janice to think for herself. I know what's best for her. A girl Janice's age should be married. Everett is a very sensible young man from a good family. He'll be very successful, I'm sure of it. No, czyli jemu zależało na tym, żeby doszło do tego ślubu z Everettem. No ale tutaj na razie to będzie wszystko. Teraz idziemy za tropem woń tytoniu. Gdzieś w tę stronę. Okej. Zobaczymy, do jakiej lokacji mnie to doprowadzi. W ostatniej sprawie brakowało właśnie czegoś takiego, żeby iść za jakimiś śladami. Mieliśmy od razu wszystkie lokacje wyłożone na tacy. I patrzcie, to najwyraźniej ten gość, który tutaj zapalił niedawno. Co on tam robił? That's me. Yeah, some fella come by here every so often. Gives me a silver sixpence if I tell him everything about the folks in their house. Nothing unusual about him. Just a regular fella. I've seen him go into that building over there. No proszę, do którego budynku? Tutaj, tak? Gabinet. No ten włóczęga oczywiście niezwiązany ze sprawą, ale dzięki temu, że tam był, no to mógł coś zaobserwować i dzięki temu coś nie coś wiemy. Cztery tropy do znalezienia. Tutaj raczej nic nie widać. Może tutaj? Też niczego nie ma. Kurczę, niczego nie widzę. Ale teoretycznie można wejść jeszcze wyżej. No nareszcie, mamy jakieś tropy. Po kolei sprawdźmy. Wizytówki lekarskie. Wszystkie są identyczne poza tym, że wystawiono je na różne nazwiska. No, chciałem to zbadać jeszcze. Notatka Tadeusa. W. Przyjdź na końcu jak zwykle, to odwróci podejrzenia. Postaraj się też, by eksplozja była tym razem silniejsza. Oni muszą być przekonani, że mogła mnie zabić. Tadeusz niesamowity. No, kurde. Czyli jednak
akta klientów. Zestaw akt zawierających szereg różnych szczegółów dotyczących klientów Tadeusa. Na przykład chce, by kotka wskazała jej, komu zostawić spadek. Siostra Janice mówiła na nią Sissy. Kotka uwielbiała bawić się z Lady U łyżeczkami do herbaty. Chce, bym powiedział jej, że siostra akceptuje małżeństwo. Zna numer konta, potrzebuje tylko jego podpisu. Ojciec Howarda uwielbiał polować na głuszce. I believe I should reinterrogate a suspect. To wszystko się zaczyna rozjaśniać w tym momencie, słuchajcie. Notatka. Jej zdaniem konto nosi numer A72 i znajduje się w banku Kentu. O kurde. No to jeszcze została jedna lokacja w takim razie. Ten dom Lady Ursuli, zdaje się. Gdzie to było? Po której stronie? Tutaj. Czyli kurczę, jednak wygląda na to, że ten Tadeusz niesamowity troszkę też wykorzystywał tych ludzi, delikatnie mówiąc. No ale jeszcze właśnie nie dowiedzieliśmy się czegoś tutaj, a oprócz tego pojawiły się też nowe informacje po tej stronie, słuchajcie. Zapytajmy. Janice is a lovely creature. I would be honored were she to accept my proposal. I do adore her. Nie wiem, czy to przypadkiem nie było już dostępne wcześniej, ale mniejsza z tym. Idziemy jeszcze do tej domu Lady Ursuli. No bo nadal jednak najbardziej się podejrzany wydaje ten cały Douglas, prawda? Jakoś mi teraz nikt inny nie przychodzi za bardzo do głowy, kto mógłby mieć z tym coś wspólnego. Okej, okay, mamy jedną kobietę, którą możemy wypytać. A oprócz tego trzy tropy do odnalezienia. Wycinek z Boston Newspaper. Artykuł opisuje sprawę sprzed kilku miesięcy. Medium przepowiada własną śmierć podczas swego oszałamiającego, dramatycznego, a raczej oszałamiająco dramatycznego ostatniego seansu. Spirytysta Roberto El Magnifico ujawnił, że część jego klientów została oszukana przez swoich bliskich, którzy płacili mu za przekazywanie fałszywych informacji podczas ustawionych seansów. A następnie, tak jak przepowiedział, zginął w wyniku tajemniczej eksplozji, do której doszło podczas seansu przy Newbury Street. Jeden z uczestników, dr Pittenwin, stwierdził zgon na miejscu. Fragmenty oszukana przez swoich bliskich i tajemniczej eksplozji zostały zakreślone ołówkiem. Tak, to wszystko było ewidentnie przygotowywane. Teraz już to widać wyraźnie, bo to druga taka gazeta z podobnym artykułem. Pod łóżkiem mamy coś ukrytego. Jakiś list. Udało mi się natrafić na kolejny artykuł podobny do tego, który już dostałeś. Ten dotyczy sprawy z Sydney. Wygląda na to, że w trakcie kolejnego seansu zostaniemy zdemaskowani jak tamci nieszczęśnicy. Douglas, tyś mnie w to wpakował i lepiej znajdź teraz jakieś wyjście. Tak jak myślałem. Ha, Douglas zdemaskowany. Tak jak myślałem, kurczę. Trzeba w takim razie będzie do niego się udać. Chociaż wiadomo, no jeszcze możemy się czegoś nowego nagle dowiedzieć, ale zobaczymy. Testament Lady Ursuli. Miriam, mojej pokojówce, oraz Douglasowi, mojemu kamerdynerowi, w podzięce za długą służbę zostawiam porcelanę z Belchingham jako prezent, który mają otrzymać w dniu ślubu, kiedyby to nie nastąpiło. Resztę mego doczesnego majątku pozostawiam swej kotce Łapci, w nadziei, że pieniądze te zapewnią jej choćby część tej radości, jaką ona sprawiała mnie. Na marginesie dopisano roztrzęsioną ręką. I co ja teraz pocznę, gdy zabrakło mojej ukochanej Łapci? No, teraz tu już jestem po prostu pewien. Zwyczajnie ten kamerdyner miał chętkę na testament, a wiedział, że fakt, że Lady Ursula tak bardzo była do swojej kotki przywiązana, mógł mocno pokrzyżować plany. Kurde, ciekawe. Dobra, to jeszcze tutaj na dole mamy tą kobietę do przesłuchania. Oczywiście nie ominiemy tego. Lady Ursula's health is not good at all.
And now she's lost her cat, it's almost like she has nothing left to live for. He's been Lady Ursula's butler for years. We have plans to marry. But first, Douglas needs to put together a little nest egg. He says he'll have some money soon. Proszę bardzo. Niedługo już będzie miał trochę pieniędzy. Czyli on to wszystko zaplanował. Lady Ursula was planning to leave her fortune to her cat Mittens. Since the cat passed on, she's been going to that spiritualist in hopes that Mittens will tell her what to do with the money. No dobra. To by było chyba tyle w takim razie. Wracamy się wobec tego do medium w tamtą stronę. Swoją drogą ta Lady Ursula, chcąc właśnie powierzyć pieniądze własnej kotce, dość dziwne podejście, no a właśnie Douglas chciał to z pewnością wykorzystać. A prawda jest taka, że nie chciał, żeby doszło do tego, aby ten spirytysta coś nakierował jakoś Lady Ursulę na to, żeby faktycznie przekazała spadek komuś innemu niż Douglasowi. No, Douglas był dość pewny, że już niedługo będzie miał pieniądze, więc liczył na to, że jego plan się powiedzie. Czekajcie, bo tutaj jest tylko sklep chyba. Wejście do domu jest od tej strony. Mamy naszego Douglasa, ale możemy pogadać ze wszystkimi, więc lepiej to zróbmy najpierw. I simply do not believe it. And if you're implying that my butler was paying Thaddeus, I must ask you, why would a great psychic do the bidding of a common butler? Hmm? To też ciekawe. My own sister, paying Thaddeus off? I thought he was a bit too insistent that I sign that paper. Well, Anne is going to get a good talking to, believe you me. Wszyscy teraz wielce zdziwieni będą, co? A tego nie mogę. A nie, to nie ten. Czekajcie, tutaj chciałem pogadać z doktorkiem. Good Lord, you found the office? I admit it then. Thaddeus and I traveled the world, bamboozling the gullible and then exposing the swindle. But his death was meant to be a fake. I have no reason to want Thaddeus dead. Quite the contrary. Tak, to właśnie potwierdzenie tutaj tego, że Tadeusz naciągał ludzi. Ale sprawcą jest kto inny. You believe that Everett paid Thaddeus to manipulate me? It cannot be true. Thaddeus knew all of my comings and goings. He genuinely could communicate with the world beyond. Widzę, że ona nadal się nie może z tym wszystkim pogodzić i wierzy jeszcze w Tadeusa. You think someone paid Thaddeus to tell my lady that a cat wanted them to inherit? Well, that would be quite a clever scheme indeed. Tak. Sprytny spisek, bo sam go wymyśliłeś, co? Nie ma co czekać, oskarżymy go od razu, nie mam tutaj większych wątpliwości. He was going to reveal my plot. He paid the price for betraying a fellow crook. This Thaddeus fellow was rather too clever by half. But you pieced it all together very cleverly. Mr. Raymond was particularly interested in this one. He admired the duplicity of Thaddeus. Dobra, więc udało się. Spirytysta Tadeusz Smith regularnie oszukiwał nie tylko swoich klientów, ale też ich przyjaciół i krewnych. W kolejnych miastach Tadeusz i jego kompan dr Wilburn zwabiali do siebie tych, którzy desperacko pragnęli skontaktować się ze zmarłymi. Ale kłamstwa były opłacane podwójnie, najpierw przez klientów, a później przez ich bliskich, którzy chcieli na tym skorzystać. I tak oto panna Anne Roberts liczyła na uzyskanie upoważnienia od brata, dzięki któremu mogłaby pobrać pieniądze z sekretnego konta bankowego. Pan Everett Boyd pragnął doprowadzić do swego małżeństwa z panną Janice Asquith, by zainwestować jej posag w lukratywny interes, a kamerdyner Lady Ursuli Douglas chciałby zmarła kotka jego chlebodawczyni właśnie jego wskazała na idealnego kandydata do spadku. Żadna z tych osób nie podejrzewała jednak, że Tadeusz, opróżniwszy z portfele swych klientów, lubi udzielać złośliwej nauczki swym niedoszłym wspólnikom. Zwykle demaskuje oszustów, nim sam ucieknie, pozorując własną śmierć. Tym właśnie zajmował się domniemany dr Wilburn, biorący udział w seansach. Jednak tym razem Anne przewidziała nadchodzącą wsypę i nakłoniła Douglasa, jedynego oszusta obecnego na miejscu zbrodni, by zamordował Tadeusza, korzystając z ciemności, jakie zapadły po eksplozji.
Żegnaj Tadeusie, możesz sobie teraz dowoli rozmawiać ze zmarłymi. Tak to jest, oszuści zwykle nie kończą zbyt dobrze i tak się właśnie tutaj to wszystko ostatecznie potoczyło. No to były dłuższe śledztwa niż do tej pory wykonywaliśmy je. Jakby nie patrzeć, już zbliżamy się do końca tych straszliwych zbrodni. Zostały nam tylko dwie, którymi zajmiemy się za jakiś czas. Na razie to będzie jednak tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, podzielcie się wrażeniami w komentarzach i oczekujcie na kolejne odcinki z tej gry. Cześć!